Manager Games to producent gier wideo, którego specjalizacją jest tworzenie gier z segmentu Manager i z segmentu Tycoon. Spółka należy do grupy kapitałowej Ultimate Games. Jest to spółka notowana na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziś moim i Państwa gościem będzie prezes zarządu Manager Games, pan Tomasz Sobiecki. Dzień dobry, witamy panie Tomaszu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początku w ramach takiego wprowadzenia bardzo prosiłbym o przedstawienie spółki, o kilka słów na temat bieżącej działalności Manager Games. W naszym zakresie, naszej działalności jest produkcja i wydawanie gier wideo. Specjalizacją są gry z segmentu Manager, Tycoon. Naszym celem jest osiągnięcie silnej pozycji na rynku Tycoon oraz wykorzystanie pełnego potencjału tej niszy. Elementem naszej strategii jest jednoczesne prowadzenie wielu projektów przeznaczonych na różne platformy. Spółka pracuje obecnie nad 4 tytułami. To Drill Deal Oil Tycoon, Car Mechanic Manager 2022, Russian Diamond Mine Manager oraz Bicycle Mechanic Simulator. Oczywiście, a proszę jeszcze o kilka słów na temat właśnie tych dwóch typów, Manager Tycoon. Czy w jakim stopniu jesteście w stanie łączyć te dwa segmenty w jednym tytule, w przygotowywaniu jednej produkcji, czy to jest zupełnie odrębne i właśnie niektóre produkcje skupiają się na typie Manager, niektóre Tycoon? Proszę o kilka słów na temat samego systemu, samego jakby segmentu Tycoon. To już w naszych tytułach, tak jak na segment Manager Tycoon przystało, skupiamy się na tym aspekcie ekonomicznym rozgrywki. Na to może się składać wiele mechanik. Staramy się z tych wszystkich możliwości korzystać w naszych produkcjach. Jeżeli chodzi o Didi, o Tycoon, to łączy elementy strategii ekonomicznej, symulacji, takiego też typowego base building. Tutaj gracz wciela się w kierownika przedsiębiorstwa wydobywającego i przetwarzającego ropę naftową. Przede wszystkim rozbudowujemy tutaj platformę wiertniczą w taki sposób, aby zwiększyć wydobycie oraz zyski poprzez podpisywanie nowych kontraktów, a także przy jednoczesnym zapewnieniu naszym pracownikom jak najlepszych warunków do życia i pracy na platformie. Gra też zawiera takie aspekty logistyczne. Tutaj gracz będzie musiał zdecydować, w jakiej konfiguracji, w jaki sposób zdecyduje o ułożeniu budynków, ponieważ będą one zarówno w dobry, jak i w zły sposób wpływać na otoczenie. Obecnie prace nad tą grą są na ukończeniu. Tak naprawdę przed nami tylko przygotowanie portów na konsole, premiera pełnej wersji tytułu na PC-ty, a także konsole PlayStation, Nintendo Switch i Xbox planowana jest w trzecim kwartale tego roku. Gracze mogą już spróbować rozgrywki w wersji alfa, to jest Drill Deal Borehole Alpha. Gra została pobrana już ponad 83 tysiące razy, a gracze zostawili 89% pozytywnych recenzji na Steam. Z kolei Car Mechanic Manager 2022, tutaj gracz wcieli się w właściciela warsztatu samochodowego, będzie rozbudowywał zaplecze, zdobywał nowe narzędzia, park maszynowy, tak żeby jak najlepiej zarządzać biznesem, będzie także musiał zwracać szczególną uwagę na pracowników, na ich odpowiednie przygotowanie, przydzielenie do odpowiednich prac. Ważnym aspektem też będzie przygotowanie oraz odpowiednia reakcja na zdarzenia losowe i cykliczne, takie jak wypadki, zmiany pogodowe. No i poprzez te odpowiednie działania nasz biznes przyniesie nam sukces i stworzymy najlepszej jakości sieć napraw na rynku. Producentem tej gry będzie Pyramid Games, a premiera w 2022 roku.
Wspomniał Pan o tych wersjach, nie wiem czy można tak nazwać, wersjach demonstracyjnych tytułów, które już są pobierane, oceniane przez graczy. A jak te, jakby ta liczba pobrań, ta liczba ocen, pozytywnych zresztą, bo blisko 90% to bardzo dobry wynik, może przenieść się na przyszłą sprzedaż? Która z tych gier może okazać się największym sukcesem sprzedażowym w przyszłości, jak prognozujecie jako firma? Tutaj, jeżeli chodzi o tą konkretną grę, czyli DD Lolli Tycoon, wishlista przekroczyła już 15 tysięcy osób, także to jest dobry prognostyk. A jeżeli chodzi o ocenę potencjału, no to tutaj jestem przekonany, że każda z realizowanych naszych produkcji, naszych tytułów ma duży potencjał, no bo w innym przypadku nie zabieralibyśmy się za ich wdrażanie do produkcji. Oczywiście, a chciałbym dopytać jeszcze o to, na jakim etapie są prace nad flagowym tytułem od Manager Games. Mam na myśli oczywiście Car Mechanic Manager 2022. Jeżeli chodzi o Car Mechanic Manager 2022, to tutaj jesteśmy obecnie na etapie 6 milestone'a. Prace nad grą są kompleksowe, jednocześnie jest przygotowywanych wiele elementów, począwszy od modeli, które pojawiają się w grze, poprzez programowanie poszczególnych mechanik gry. No i ostatecznie te wszystkie elementy złożone w jedną całość wpłyną na finalny kształt Car Mechanic Manager 2022. A tak jednocześnie, równolegle do prac nad samą grą, przygotowywany jest także trailer gry. I myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli go zaprezentować na naszej stronie Steam. Wspomniał Pan o 6 milestone. Ja natomiast chciałbym, aby też dla naszych widzów to było nieco bardziej jasne, gdybyśmy mogli tak, nie wiem, przenieść to w ujęciu takim procentowym ukończenia, to ile procent, załóżmy, że 100% to już jest premiera danego tytułu, ile procent już zostało wykonanych i jak daleko jesteśmy właśnie od samej premiery? Prace są zaawansowane w około 30%, można tak powiedzieć, jeżeli tutaj podzielimy to na liczbę milestone'ów. Jasne, no to tutaj myślę, że teraz już dla wszystkich jest zdecydowanie też jaśniej, ale oczywiście w świecie gamingowym też te pojęcia, które w jakimś stopniu opisują zaawansowanie danej produkcji, są też nieco inne, nieco odbiegają od takich standardów. Natomiast chciałbym dopytać o jakieś kolejne produkcje od Manager Games. Czy planowane są już jakieś tytuły po ukończeniu obecnych prac nad bieżącymi tytułami, czy na ten moment jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby o tym mówić? Cały czas staramy się o poszerzenie naszego portfolio. Poszukujemy zespołu do realizacji już istniejących pomysłów, także szukamy nowych, świeżych spojrzeń na gry, które będą miały szansę na odniesienie sukcesu sprzedażowego. I na pewno o wdrażaniu, o uruchamianiu kolejnych produkcji będziemy informować na bieżąco. Oczywiście. Poziom wishlisty, liczba pobrań wersji demonstracyjnej to na pewno takie wskaźniki, które są bardzo istotne z punktu widzenia oceny perspektyw przed danym tytułem. A czy w Manager Games korzystacie jeszcze z jakichś dodatkowych wskaźników, które właśnie sprawiają, że macie pewnego rodzaju pewność, że dany tytuł okaże się sukcesem sprzedażowym, czy też nie do końca tak może być, czy raczej właśnie bazujecie na tych dwóch, no, nazwijmy to, wskaźnikach? Tak, jeżeli chodzi o potencjał gry, no to na pewno wishlist to jest takim najbardziej miarodajnym miernikiem. Najbardziej podpowie nam, w jaki sposób może zachowywać się sprzedaż danej gry. Natomiast też wspieramy się tutaj innymi dostępnymi narzędziami, jak Google Analytics, czy inne narzędzia, które pomogą nam w ocenie tego potencjału. Chciałbym prosić o kilka słów komentarza na temat Waszej współpracy z firmą Ultimate Games. Czy w jakimś stopniu otrzymujecie również jakieś wsparcie merytoryczne? Czy korzystacie też być może z zespołów deweloperskich Ultimate Games w jakichś konkretnych problemach związanych z tworzeniem Waszych tytułów? Jak to wygląda? Tutaj Ultimate to przede wszystkim doświadczony wydawca. Na wsparcie merytoryczne samego prezesa zarządu Mateusza Zawadzkiego, czy też innych członków załogi, zawsze możemy liczyć.
No nie wykluczam, że w przyszłości ta współpraca nabierze takich bardziej konkretnych kształtów, o których Pan mówi. Jasne. No, czekamy zatem na kolejne informacje dotyczące być może jeszcze zacieśniania tej współpracy. Natomiast chciałbym dopytać, co wyróżnia albo jakie czynniki wyróżniają Manager Games oczywiście na tle konkurencji, no bo wydaje się, że polski rynek gamingowy, polski i światowy zresztą są coraz bardziej konkurencyjne. Tak, to się zgadza. Rynek jest coraz bardziej konkurencyjny. No i to lepiej, zwłaszcza dla graczy. Jeżeli ta konkurencja będzie występowała. Jeżeli chodzi o nas, no to na pewno dużą wartością jest obecność w grupie kapitałowej Ultimate Games, bo to daje nam bardzo dużą przewagę, jeżeli chodzi o zakres know-how. Na pewno też ważnym elementem jest segment, w którym działamy, czyli produkcje Tycoon, które skierowane są do osób lubiących kontrolę nad biznesem, nad organizacją. Coraz bardziej jest to popularny temat. Gry tego typu stają się coraz bardziej poszukiwane, no a to daje szansę na zdobycie silnej pozycji w game devie. Chciałbym dopytać, jeżeli chodzi o debiut na parkiecie New Connect, no bo wiemy, że Manager Games zamierza zadebiutować już niedługo na małej giełdzie. Na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem do giełdowego debiutu? Tak, oczywiście planujemy debiut na rynku New Connect. W tym zakresie nawiązaliśmy współpracę z domem maklerskim INC, zarówno w zakresie emisji akcji, a także w zakresie pełnienia roli autoryzowanego doradcy. No i o kolejnych krokach, które przybliżą nas do dołączenia do grona spółek publicznych, na pewno będziemy informowali na bieżąco. A sam debiut na New Connect to jeden z celów przyjętych w naszej strategii. Celem dołączenia Manager Games do spółek publicznych jest pozyskanie kapitału na rozwój, zwiększenie ilości produkcji, transparentność, a także dotarcie do większej rzeszy inwestorów nie tylko na rynku polskim, ale także zagranicznym. A jak przebiega sama współpraca z INC? Czy jako Manager Games, jako cała spółka jesteście z tej współpracy zadowoleni? Tak, jesteśmy zadowoleni z pomocy, z prac nad przygotowaniem dokumentacji, a na pewno będzie jeszcze czas na ocenę po zakończeniu całego procesu. Dokładnie. Wydaje się, że najbardziej obiektywna ocena będzie mieć miejsce właśnie już pewnie po samym debiucie na parkiecie New Connect. Natomiast chciałbym jeszcze dopytać o ten fakt, o to, co inwestorzy giełdowi no, bez problemu mogą zaobserwować w ostatnich czasach, nie tylko w 2021, ale również w końcówce 2020 roku na parkiecie New Connect debiutowały głównie spółki związane z gamingiem, głównie spółki produkujące gry komputerowe. Z czego wynika ten trend i czy ten trend Pana zdaniem będzie jeszcze kontynuowany? No ja myślę, że tutaj w tym zakresie jest kilka czynników. Wśród takich najważniejszych bym wymienił taki ogólny trend zainteresowania gamingiem. Po części być może to wynika także z tego, że polscy programiści, graficy, osoby zaangażowane w gamingu to światowa czołówka. No i po części może jest tak, że branża po prostu wraca na swoje miejsce, znajduje się właściwym miejscu. Dużym impulsem na pewno była i jest wciąż pandemia. Coraz więcej osób pracuje z domu, więcej czasu spędzamy w domu generalnie, nie tylko w pracy, ale także poza pracą, najczęściej przed komputerem, przed konsolą. Także tutaj powoli też serwisy streamingowe konkurują z transmisjami sportowymi. Coraz więcej oglądających przyciąga Twitch i inne portale. No a poza tym, jeżeli chodzi o same spółki, no to należy pamiętać, że rynek publiczny niesie za sobą korzyści, takie jak wiarygodność, rozpoznawalność na rynku, czy też w dużej mierze możliwość pozyskania kapitału na rozwój, na dalszą działalność. No i co do tego trendu, no to myślę, że jeszcze on trochę potrwa, no bo też dużo spółek jest obecnie w fazie przygotowania do wejścia na rynek publiczny. Także to jeszcze ten trend myślę, że jeszcze trochę potrwa.
Na koniec jeszcze chciałbym poruszyć właśnie ten temat związany z pandemią poniekąd, no bo wspomniał Pan o tym, że czas pandemii sprzyja temu, aby właśnie gracze po pierwsze pobierali gry, grali w gry, a także obserwowali graczy choćby na serwisie, na kanale Twitch. Natomiast wydaje się, obserwując w ostatnich dniach, ostatnich może nie miesiącach, ale dniach to na pewno, rynek gamingowy w Polsce, przynajmniej poczynania giełdowych spółek właśnie gamingowych, w momencie, gdy mamy do czynienia z informacjami z zewnątrz o tym, że ta pandemia powoli ustępuje i kolejne ograniczenia zostają ściągane, rynek gamingowy radzi sobie jakby zdecydowanie słabiej. Czy to tylko i wyłącznie korekta po bardzo dobrej końcówce 2020 roku, czy coś istotnego się w ostatnim czasie na rynku gamingowym wydarzyło? Jak pana zdaniem, jaki jest powód spadków właśnie walorów giełdowych spółek produkujących gry? Myślę, że tutaj czynników może być wiele. Na pewno to luzowanie obostrzeń spowoduje to, że trochę chętniej ludzie wyjdą na ulicę, wyjdą do restauracji, jeśli to będzie możliwe, zamiast spędzić czas przy komputerze. Natomiast też jestem przekonany, że te pewne przyzwyczajenia jednak po tym pierwszym, powiedzmy, odprężeniu mogą pozostać na dłużej. No na pewno też, jeżeli chodzi o jakieś te największe spółki, no to jeżeli chodzi o CD Projekt, no to wiadomo, zachowanie tego flagowego produktu Cyberpunka, no jednak trochę odbiło się na kursie spółki, także no tutaj wszystko zależy też od samej spółki, nie tylko od takiego szerokiego rynku. Dokładnie tak. Nie sposób się z tymi słowami nie zgodzić. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za merytoryczne odpowiedzi na moje pytania. No i dziękuję za odpowiedź. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.